Celem plebiscytu jest promowanie osób czynnie związanych ze sportem. Zorganizowany został po raz 13 i na stałe wpisał się w kalendarz imprez powiatu wejherowskiego. Regulamin, którym się posługuje kapituła, wybierając najlepszych sportowców, jest bardzo tak napisany ogólnikowo, ale to celowo, z tego względu, że nie chcemy sobie zamykać drogi, ponieważ co roku wypływają jak gdyby nowe elementy. Nowe elementy, które świadczą o tym, że pasjonatów sportu w naszym powiecie nie brakuje. Kapituła co roku nagradza również osiągnięcia sportowców niepełnosprawnych. Często ci ludzie nie są brani pod uwagę przy dużych plebiscytach sportowych, a my uważamy, że jak najbardziej. Dlatego kryteria doboru sportowców nie są ściśle określone, choć dwa warunki muszą być spełnione. Laureat powinien być związany z powiatem wejherowskim oraz w swoim dorobku sportowym musi posiadać co najmniej medal Mistrzostw Polski. Rokrocznie plebiscyt cieszy się coraz większym powodzeniem i uznaniem w środowisku sportowym. Ten prestiż jest tak olbrzymi, że zawodnicy nie patrzą tutaj na pieniądze, na jakieś dobra inne materialne, ale prestiż tego plebiscytu jest tak potężny, że każdy chce w nim być i chociaż odebrać od starosty tą statuetkę. W gronie laureatów znaleźli się reprezentanci klubów jachtowych, sztuk walki, piłki nożnej, lekkoatletyki, biegów, tenisa stołowego, pływania, siatkówki, koszykówki czy sportów siłowych. Kapituła wyłoniła złotą dziesiątkę najlepszych sportowców, złotą trójkę najlepszych trenerów oraz złote talenty sportowe.